Dzień dobry. Razem ze mną w naszym studiu Zofia Romaszewska, doradca prezydenta. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Pójdzie pani na marsz biało-czerwony razem z prezydentem? Tak. To będzie pani pierwszy taki marsz. W ogóle nie. Nie tak w ogóle w życiu, to kiedyś pani maszerowała zapewne. Ale nie na Marszu Niepodległości, jak mnie mam. Chyba nie, no na poprzednich nie bywałam w każdym razie. A nie boi się pani, że teraz wszystko, co się tam wydarzy, bo narodowcy jednocześnie też chcą iść, pójdzie na karb prezydenta, że to on bierze odpowiedzialność za wszystko, co się tam stanie? No mam nadzieję, że nic szczególnego nie stanie. Marsz narodowców wychodzi o drugiej. A właśnie nie. Podobno oni mówią, że oni się tylko zgromadzą o drugiej, a wyjdą sobie normalnie o trzeciej. No nie, no to ich tam, to już... To co, to ich przegonią? Nie, no myślę, że wtedy ich nie przegonią, tylko ich wyjmą z nich to coś, co nie jest sztandarem. No, tam po wszystko białe, czerwone sztandary mogą narodowcy też pod takimi sztandarami iść, ale nie pod swoimi hasłami, nie pod swoimi znakami runicznymi, wiesz, z tymi swastykami, innymi rzeczami, tak to nie. Ale oni twierdzą, że ukradliście im ich marsz. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście tutaj to już po prostu sposób manifestowania w naszym kraju. Jest to stulecie odzyskania niepodległości. Jest to specjalny dzień. Nikt nikomu niczego nie ukradł, tylko po prostu wszyscy powinniśmy pójść razem i koniec. No dobrze, mam nadzieję, że oni są Polakami jednak, a nie jakimś czymś nie wiadomo czym. A co by im pani powiedziała? Bo oni mówią, my i tak pójdziemy, a wy jak chcecie się dołączyć, wy prezydent, wy premier, to możecie ewentualnie do nas. No powiedziałabym, że to jest nowy pomysł na narodowość, dlatego że narodowcy, anarchiści to jest takiego czegoś jeszcze nie było. To jest nowość historyczna będzie. Ale jakby chciała im pani przekonać do tego, to znaczy, żeby jednak może pójść razem, a niekoniecznie się wziąć za łbę. No samo to się samo w sobie stanie po prostu. Myśli pani, że to tak? Tak, oczywiście. No, takie wszystkie ich te inne hasła i tak dalej po prostu staną zebrane i już. Ale wie pani, że wystarczy 5 niespełna rozumu prowokatorów, co na kilkudziesięciotysięczny tłum jest raczej bardziej niż pewne. No tak, ale również jest spora grupa i policji i rozumiem, że jest wojsko, będzie to zabezpieczać. Nie sądzę, żeby to był problem szalony. A jak pani przyjęła decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, która zakazała tego marszu i teraz mimo decyzji sądu twierdzi, że się będzie odwoływać, żeby nadal utrzymać zakaz tego marszu narodowców? Uważam za słuszne, bo uważam, że to... Naprawdę nawet Leszek Miller uważa, że to skandaliczna decyzja, że każdy ma prawo demonstrować. A ja uważam, że robienie awantur w środku Warszawy w stulecie, w którym się odzyskania niepodległości jest po prostu szaleństwem, na którego należało zakazać, tak jak zakazał w swoim czasie marszu, którego nie miał nic przeciwko temu. Nic przeciwko marszom bym nie miała, gdyby nie to, że oczywiście to chodzi o, że wiadomo, że to będzie awantura. No więc wobec tego w ramach awantury nie należy takie rzeczy robić. No. W ramach awantury nie, ale czy ja nie mam prawa na przykład jako obywatel manifestować swoich poglądów, czy to narodowych, czy no to będą, ultrasocjalistycznych, To będą mieli okazję to zamanifestować, tyle że zamanifestować, że są Polakami. I tak i to mają manifestować 11 listopada. No dobrze, to proszę Państwa... I że bardzo razem kochamy ten sam kraj, tylko każdy inaczej. Jeden chce, żeby to byli tak był urządzony, inni inaczej, no. Ale nie wyrażamy swoich poglądów, ani partyjnych, ani żadnych innych. Koniec, kropka. Chcemy, żeby to była Polska i już. W naszym studiu jest Zofia Romaszewska, nie tylko doradca prezydenta, ale dama Orderu Orła Białego. I uwaga, proszę Państwa, wnuczka Ksawerego Prausa. Pani dziadek był ministrem w pierwszym rządzie Niepodległej Rzeczpospolitej, w rządzie Moraczewskiego. Był ministrem, to się wtedy bardzo pięknie nazywało, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Ta tradycja jest w ogóle w pani domu jakoś tam żywa? No, tak, no, był ważnym dziadkiem, ale on bardzo wcześnie umarł. On umarł w 25 roku. Pani jeszcze przed wypadkami majowymi. Także ale pani babcia, która była wtedy posłanką na Sejm z listy PPS-u, żyła dłużej i poparła Piłsudskiego. I poparła Piłsudskiego. Na końcu poparła Piłsudskiego. Ona wzięła udział w rozłamie PPS-u, no, tą frakcję właśnie taką popierającą Piłsudskiego i tą drugą.
I zawsze właśnie mój potem pan, którego szalenie szanowałam, z Komitetu Obrony Robotników, KON, mówił mi, że pańska babcia, pan Ludwik KON, błąd popełniła. No i ja myślę sobie, że popełniła, w ogóle, że popełnia się błąd, jak się robi rozłamy. I to było hasło, które absolutnie nad moim życiem, nad życiem mojego męża, Zbyszka, też było, to było bardzo ważne, że żadnych rozłamów się nie robi. Czyli można nie popełniamy błędu babci Zofii Prousowej. Tak jest. No dobrze, babcia była później w AK. To w ogóle niesamowita historia rodzinna. Babcia nawet nie zdążyła być w AK, bo ją zaaresztowali z listy rządowej. Została zaresztowana od razu i się od razu poszła na Pawiak, a potem zginęła w Oświęcimiu. No to w takim razie są błędy. Teraz się mówi. No błędy biograficzne, ale pani mama, rzeczywiście, Ewa Prous-Płoska, była żołnierzem KDW, prawda? Tak. Tak samo zresztą jak ojciec, oficerem Armii Krajowej. No to jest taka tradycja, o której rzeczywiście można powiedzieć tak. To jest patriotyczna tradycja. Ludzi, którzy nadstawiali głowę. Tak, to właśnie jest taka część od nadstawiania głowy, bo część jest od nadstawiania głowy, a część jest od konsumowania po nadstawieniu głowy i krytykowania tych, co nadstawili głowę. A to wy jesteście w której części? No w tej, co nadstawiają. Niestety, muszę powiedzieć, słowo niestety używam prawidłowo. Chciałaby sobie pani trochę pokonsumować? No właśnie. No dobrze, to no nie wiem. No teraz już jest lepiej z mojego punktu widzenia. Od staruszki to jestem na daleko lepszej sytuacji. A proszę mi powiedzieć w takim razie, chcę wrócić na chwileczkę do tej tradycji sprzed 100 lat, której rzecz jasna pani nie może pamiętać, ale czy to w domu było przekazywane jakoś? Bo no, pani się wychowywała jednak w latach no, dość marnych na kultywowanie takich tradycji, bo w latach 50. i no co tu gadać. Nie szczycono się pewnie takimi dziadkami w szkole. Ja się głównie wychowałam jednak na tradycji powstańczej. I ja uważałam, że szczęście miała moja mama, w ogóle nie miała w szczególności. No, ojciec nie opowiadał, tak więc mniej było wiadomo. Natomiast mama bardzo dużo opowiadała o powstaniu i uważałam, że oni po prostu mieli wielkie szczęście, jak mieli fantastyczne powstanie. Jak się ma tyle lat, ile ja miałam wtedy, no to tak jakoś się uważa głupio, że nic nie szkodzi, że też umierali, to w ogóle nie problem. Także muszę powiedzieć, że to mnie, zawsze to mnie fascynuje, ale byłam absolutnie zafascynowana, no, że ja nie głowy, mam szczęścia, tak. Że nie ma powstania. A teraz wiem, że miałam wielkie szczęście. A pani Zofio, to mam taką prośbę na poły osobistą. Ja mam córkę 15-letnią Zosię. To niech pani Zofia powie takiej Zosi i tym innym Zosiom, dzisiaj niemal w przeddzień stulecia odzyskania niepodległości. Czym jest Polska i dlaczego warto w niej żyć? To taki czas, kiedy można tego typu pytania zadawać. No i zapadło. To jest trudne pytanie, powiedziałabym. Dlatego, że to jest dla mnie po prostu oczywiste, że warto żyć w Polsce, bo to jest dla mnie no, bardzo, bardzo ważne. No, moja córka wróciła do Polski. Na przykład była w Stanach i wróciła potem do Polski. No to co pani powie takiej 15-latce? Powiedziałabym, po pierwsze, żeby była odważna, żeby miała własne zdanie i żeby krytycznie się przyglądała rzeczywistości i żeby ją naprawiała. I proszę państwa, o tym, dlaczego tak, a nie inaczej świętujemy 11 listopada? Czy pani Zofii Romaszewskiej nie brakuje trochę amerykańskiego modelu patriotyzmu i o socjalistach? O tym wszystkim porozmawiamy na rmf24.pl i na interi.pl. Słuchaczom radia, bardzo już dziękujemy. Bardzo mi się spodobało, przyznam szczerze, to pani posłanie do młodych ludzi, jakkolwiek hoduje mi pani w domu jakiegoś małego potwora, który będzie krytyczny i się będzie użerał z ojcem. Jakby co, to pójdę później i pani to powiem. Ale właśnie, chcę spytać się o ten model amerykańskiego patriotyzmu. Ja im szczerze mówiąc trochę zazdroszczę. Chodzą oflagowani, dumni z tego, że są Amerykanami, a my jakoś tak się przemykamy i tak trochę to jest. Rzeczywiście u nas nie ma, po prostu to jest jednak kwestia kultury. W naszej kulturze bardzo długo jakoś było tak zanotowane bardzo głęboko, że my mamy wiedzieć, że jesteśmy Polakami i to jest głęboko w naszej duszy. Manifestować tego nie wolno było bardzo często, bo to groziło ogromnymi sankcjami. Wobec tego to się
jak była demonstracja, to już wszyscy rzeczywiście, no, powiedzmy się, ryzykując, demonstrowali, no to w tej chwili to nie ma ryzyka, tylko po prostu masz wywiesić flagę i możesz sobie wywiesić. I powiem szczerze, że ja do tej pory tego nie lubię, znaczy nie znaczy, że na naszym domu nie ma flagi, jest oczywiście flaga, ale... Ale co, bo taka ostentacja nam jakoś nie przystoi? No właśnie, jakoś nie przystoi. Coś jest tutaj takie, no we mnie to budzi taką, jakieś takie, no takie zażenowanie. Czyli tak głowę by pani nadstawiła, ale tak z flagą chodzi, to trochę głupio? Nie, właśnie, że to jakoś dziwnie, to jest jakoś, co ja demonstruję. Właściwie, no niby demonstruję, ale znaczy, wydaje mi się, że ta, znaczy, wie pan, mamy stulecie i powinniśmy wszyscy te flagi rzeczywiście mieć. Pierwszy raz mam jakieś przekonanie, że rzeczywiście to nas łączy. I że powinniśmy, no, jak gdyby budować ten typ tradycji, że już nic nam nie zagraża, tylko mamy mieć po prostu, rzeczywiście manifestować, że wiemy, że jesteśmy w Polsce, że będziemy ją budować, a nie wiecznie burzyć, bo to jest niezwykle ważna część, bo my ciągle mamy problem do burzenia, rzeczywiście to jak gdyby, no właśnie krytycznego, to co radziłam Zosi, że krytycznego oglądu, ale z kolei nie można mieć bałwochwalczego oglądu, bo z kolei niczego nie zbudujemy. Pani powiedziała, że ale to nas łączy. Czy pani jest przekonana, że rzeczywiście nas łączy? Nawet ten marsz jest podzielony. Nie mówiąc już o tym, że w tym marszu nie pójdą przedstawiciele opozycji. No, czy my naprawdę w wojnie naszej takiej politycznej, już nie chcę mówić o używać wyświechtanego zwrotu w wojnie polsko-polskiej, ale czy my nie poszliśmy w tym za daleko? Czy nie gubimy tego, co nas powinno łączyć? No niewątpliwie gubimy, natomiast była taka propozycja z jednego z radiów, żebym porozmawiała w końcu osobą, z którą byłam związana w opozycji, czyli Ludką Bujec. No i nie zdecydowałam się, ponieważ nic nie mam jej do powiedzenia, niestety. Gdybyśmy tak na tydzień były zamknięte razem i zastanowiły się i mogły się różne rzeczy powiedzieć, to być może byśmy wyszły z tego, może każda ze swoim zdaniem, ale na pewno zbliżyłoby się, no, mamy jednak pewna część prawdopodobnie poglądów, gdzieś tam się styka. Natomiast ponieważ jest to te inne przekonania, inny pomysł na to, jak ma wyglądać Polska, jest używany do wojny, a nie do rozmowy, to do tego, żeby bicia pałą w łeb, to się wszyscy walą w tej chwili po głowach, no to bardzo trudno jest rozmawiać o kraju, bo to jest tak, że ludzie rozmawiają, mają różne poglądy i wbrew pozorom oni się nie przekonają. To jest najczęstsza sytuacja, którą zawsze pamiętam, kiedy myśmy jeszcze rozmawiali o naszym kraju, że no ja mam tam jakieś poglądy, kolega ma jakieś, tam ktoś ma jeszcze jakieś. Na przykład powiedzmy w dwie osoby rozmawiamy i bardzo często kończyło się to tym, że rzeczywiście argumenty były jakieś, to było interesujące, niezwykle rozszerzało niewątpliwie mój pogląd, niewątpliwie rozszerzało pogląd kolegi, ale najczęściej kończyło się, że zostawaliśmy przy swoim zdaniu. Pani Zowie, ale to przynajmniej jest coś takiego, że wychodzi się do drugiego człowieka i mówi, to mnie spróbuj przekonać, to powiedz mi, dlaczego tak myślisz, to ustalmy, co nas łączy. Nie zmieniajmy swoich przekonań, ale ustalmy, że coś nas łączy. Nie wiem, kibicowanie jednej drużynie narodowej, a może coś jeszcze. No. Nie, więc to jest bardzo ważne, znaczy brak kultury rozmowy, która się w tej chwili doszło do stanu jakiegoś, moim zdaniem, apokaliptycznego. No w ogóle w zasadzie człowiek się boi otworzyć buzię, żeby nie było awantury, bo wkroczyliśmy w erę, wydaje mi się, emocji. Rozum został pozostawiony głęboko gdzieś w domu i w sferze emocji to ja kocham Polskę na jakiś tam sposób i Kciński na inny. No i wobec tego jedynie możemy się pobić, jak na podwórku. A nie zabrakło pani w takim razie na przykład jednej wspólnej jakiejś centralnej uroczystości z okazji stulecia odzyskania niepodległości? Takiej uroczystości, która by raczej łączyła nas. No to tutaj jest przecież taka uroczystość. Na stadionie jest, możemy przyjść na stadion. Błagam panią. Pani naprawdę pójdzie posłuchać Maryi Rodowicz z okazji stulecia odzyskania niepodległości.
Słucham? Pani pójdzie słuchać Maryli Rodowicz z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Ja nie pójdę. Będzie też ja do nich śpiewał. To na pewno coś. Nie, ja pójdę w niebie. Ja po prostu nie pójdę z prostej przyczyny, że pójdę otwierać pomnik Lecha Kaczyńskiego. To mnie bardziej interesuje na tym etapie, a ja nie jestem prezydentem, żebym zdążyła i tu i tu. Ale skoro już jesteśmy przy pomnikach, to stanie się rzecz chyba niezwykła i myślę, że dla pani jakoś tam cenna, bo ma być wreszcie odsłonięty pomnik Ignacego Daszyńskiego. Pierwszy socjalista w Warszawie, który będzie miał pomnik. No właśnie, no przyda się. Dlaczego myśmy o tej tradycji zupełnie zapomnieli? Myślę, że nie przypadkiem byśmy zapomnieli, ponieważ bardzo dobrze ją, bo myśmy, powiedzmy sobie, te 100 lat, które 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, Polska znalazła się na mapie, prawda? 50 lat mieliśmy z grubsza niepodległość z tego, a drugie 50 tośmy jej praktycznie nie mieli. Polska z mapy znikła tylko w czasie wojny z Niemcami, a potem w czasie okupacji sowieckiej przejechała się bardzo poważnie, przejechała się na zachód, wschodu na zachód, na kółkach. No i wobec tego też bardzo była inna i w ogóle przede wszystkim była okupowana, co jest najważniejsze. I dopiero mamy znowu wolność. I teraz no, bardzo mamy małą, że się tak wyrażę, doświadczenie w budowaniu własnego, normalnego, zupełnie zwyczajnego kraju. I wobec tego jest... Nawet postkomuniści się poczuwali tak, w latach, nie wiem, 90. i już w tym wieku do tej tradycji PPS-owskiej. Wszyscy się tak poczuwali, a Daszyński pomnika nie miał, Pużak nie miał pomnika, cała reszta... Pużak zginął w bardzo nieprzyjemnych warunkach w więzieniu, więc i to najbardziej wie pan, problem polega na tym, że wbrew temu, co się często teraz mówi, bo najbardziej tępi się takie odłamy, że się tak wyrażę, takie ruchy, które są, wydają się bliskie sobie. I nic nikt tak nie tępił komunistów jak socjaliści przecież. I odwrotnie. Tak, i wobec tego również, i wobec tego jak komuniści uzyskali władzę po wojnie i postanowili, że mamy być częścią sowiecką, to no to oczywiście socjaliści w żadnym razie to byli patrioci. Część z nich była zresztą katolikami, o czym przypominam również, bo to różnie było, tam nie było obowiązku bycia bezwyznaniowym wierzącym, przykład, tak. Ale ogromna część była również bezwyznaniowa. Tak jak mój dziadek na przykład. Dziadek był niewierzący. Niestanowczo i to bardzo zdecydowanie twierdził, że Darwin mówi, że od małpy pochodzimy, a Kościół mówi, że nie od małpy. No, bo to były czasy, przepraszam, bardzo początku wieku XX, gdzie to było bardzo zdecydowanie stawiane na ostrzu noża. A babcia? Dziadek był niewierzący, a babcia? Mówimy o babci. Babcia to nie umiem. Oni jeden dziadek i babcia byli ochrzczeni oczywiście, ale nie umiem mi co babci powiedzieć. Pewnie była też chyba niewierząca. Moja mama była wierząca, ale to już bardzo specjalna opowieść. A gdzie jest ich grób? Pani dziadka i babci? Ani babcia, ani dziadka grobu nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Babcia jest gdzieś w jakiejś wspólnej mogile, bo ona umarła, kiedy wkroczyli Rosjanie tego dnia w Oświęcimiu i tam gdzieś się pochowali w jakimś wspólnym tym, a dziadka prochy zostały rozsypane, kiedy bomba trafiła w dom, w którym stała jego urna z prochami, bo moja babcia nie chciała go pochować. A to ciekawa, to niesamowita historia w sumie. Także nie ma prochów doczesnych Xawerego Prausa. To zostawmy to zupełnie. Chciałem panią spytać, nawet nie już tylko o dziadków, o rodziców, ale też o pani pokolenie. To od razu internautom się pochwalę, że ten Jim Morrison to nie jest Jim Morrison, to jest Jan Krzysztof Kalus. Skądinąd pani dobry znajomy z lat, no, wspólnego knucia, jak to mówi Kalus, przeciwko Czerwonemu. Jak pani patrzy na tę Polskę, to odczuwa pani jakąś taką dumę i radość? Tak mniej więcej z grubsza to o to nam chodziło? No wie pan, każdy patrzy na Polskę i mówi, choroba, nie o to walczyłem. To głównie to słyszę, a mnie to denerwuje, bo muszę panu powiedzieć, że walczyliśmy o to, żeby móc właśnie tak mówić i żeby móc to zmieniać. I oczywiście mamy Polskę taką, jaką potrafimy zbudować. I to jest najlepsza puenta tej rozmowy. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym studiu. Kłaniam się nisko, do widzenia.